tam na stole. Kontynuacja dalszych zmagań o Stalingrad. Tura 19. Została skończona linia kolejowa do Stalingradu. No jest to pogoda zmienna, wrzesień. Tutaj z chwila komentarzy. Tak, w komentarzach tutaj było o zbudowaniu tutaj umocnień w tym miejscu, gdzie stał SSW. No to było dobrym pomysłem, no ale już teraz nie udało się, będzie trzeba kontratakować. Tutaj Niemcy będą musieli. No i jest miasto oblegane, czy część południowego Stalingradu jest w rękach niemieckich. Za to sytuacja na południu dla Niemców jest zdecydowanie lepsza. Pancerne tutaj i piechota do przodu w stronę Krasnodaru i Starwopolu. Tu są nawet jednostki pancerne już blisko Groznego. Tutaj jest tak, jeszcze mają kawałek, no ale to jest wszystko w zasięgu jednej tury, żeby tam dwóch tur przebyć, zaryzykować i próbować atakować. Okej, okay. No jeszcze takie uwagi, czy tam komentarze się pojawiły, że Niemcami nie gram, jakby bardziej się przykładam, że sobie tam i może nie wykorzystuję wszystkich okazji, albo nie dobrze się pozycjonuję, ale to też wynika z faktu, że z tego monstera gram sam. Trudno tu jest wszystko opanować. Nie dość z zasady, to jeszcze możliwość dobrego grania. No ale z Niemcami nimi lepiej gram, bo grałem na wasalu chyba 3 rozgrywki Niemcami, a jedną sobie tam, więc stąd może dlatego Niemcami lepiej się, albo się lepiej przykłada. W każdym razie nie chciałem faworyzować nikogo. Okej, okay, dobrze, no to jest chwila tych ogłoszeń. No dobra, zaczniemy teraz od pogody. Ostatnio był overcast, czyli tylko jedno lub dwa było do wykorzystania, zobaczmy jak teraz. Tutaj 1-2 to jest overcast. 6. No to jest czysta, podwójne. 2 razy 2 jest dostępny, czyli nie ma zmian zasad w tej chwili. Co do tury 19 i Niemcy muszą mieć 14 punktów zwycięstwa, żeby jest teraz limit, mają 13, czyli są w dołu, jeden za niżej, więc teraz szala się trochę przesuwa w stronę Sowietów. Dobra, no to uzupełnienia i jedziemy z turą. Ok, no to uzupełnienia. Z poprzedniej tury rozładowani zostali pancerni Rumunii. I teraz nowi przychodzą. Rumunii są zmechanizowani. Też tutaj. Rumunii się koncentrują tutaj na północnej części frontu. Tak wygląda ten statyczne połączenie tamtych na dolnie frontu. A zupełnie poszły na dół piechota. I tu została uzupełniona dywizja pancerna do pełnego stanu. 23. Więc oni chwilę tu odpoczną. I co? No i teraz... A, jeszcze zakupy. 2 punkty supplya kupię im. To jeszcze momencik, tak. Tutaj się ten żeton ofensywy zostaje odwrócony. I kupię 2 supplye chyba tu na północ. Czyli one też przyjadą tutaj kolejką. I ważna tura jest następna, bo kolejka przyjdzie tu, więc ta linia też do Kałachu będzie już dostępna. Więc Niemcy będą mogli automatycznie uzupełniać sobie 6. armię. Potrzebne są zasoby na zdobycie Stalingradu. Okej, okay, no to są zakupy. To teraz movement i po momentu się łączymy. No i po ruchach już w tej turze
Ruch się bardzo szybko wykonuje. Co pod Stalingradem? Atak tutaj dywizji pancernych 3 i 14 wsparte piechotami i grenadierami. Atakują tu na 6-1 ze wsparciem Luftwaffe. No i atak na Stalingrad 4-1. Tutaj piechota i te zasoby sił, które są w Stalingradzie. No już tu ilość żetonów urosła i dość dużo, niezła wieża w Stalingradzie. Tu jeszcze Rumunii atakują razem z górską piechotą z pierwszej armii na ten wschód od Stalingradu. Na południu Niemcy tu manewrami obkrążyły parę jednostek. Tutaj na 5-1, tu przez pancerne jest 3-1, bo rozumiem, że jeżeli oni atakują przez rzekę, no to ich się nie liczy wsparcie pancerne. Jest tylko 3-1. No i tutaj jeszcze 4-1. Ten pancerny tutaj pojedynek. Bo to jest korpus pancerny i T-34 kontra dywizje pancerne niemieckie, więc tutaj jest 4-1. Okej, no to co, zaczniemy od Stalingradu, bo tam jest najciekawszy ten kombacik. To sekundka. No to co, no wszystko gotowe. Muszę przejść na drugą stronę stołu, muszę obchodzić jak prawdziwy generał. Dobrze, to zaczniemy od tego, na 6-1 plus Luftwaffe, więc tu Niemcy mają przewagę, spróbują zyskać inicjatywę na północ od Stalingradu. Jedyneczka, DRX, najgorszy wynik możliwy, czyli każdy sobie wybiera stratę. Nie, sobie sobie wybierze trzecią dywizję pancerną. Ten wybierze to, pozostałości. Pozostałości po tym to jest zwykłe gwardyjskie. Tak. Tak było w wasalu, ja tutaj, bo tu nie ma takich specjalnych do tego żetonu, więc ja zakładam, że tak jest, bo to była trzystepowa jednostka i że mogę to otworzyć, rozumiem. Ok, DRX. Niemiec musi się wycofać. Raz. Znaczy Niemiec sobie. Raz, dwa. Dostać Discrapta. Niemiec dwa, ma dwa Advance'a. Może skorzysta z tego. Raz, raz. Może bez tych grenadierów. Piechota, czyli to jest jeden Advance i spróbuję zaatakować tutaj. Lidera, to jest 6 obrony, czyli to jest 6 i tu jest 17, czyli 23, czyli tylko 3-1 plus 4, 5, 6-1. Może drugi atak przełamujący będzie lepszy. O, to jest słabo. Po stracie. Nie wiem, czy można zabić takiego lidera. Więc to strata, Niemiec też wybiera stratę, to sobie wybierze piechotę, dlatego właśnie brałem piechotę niemiecką, żeby ona tu przyjęła główny ciężar straty. Czyli słaby rzut Niemców. I muszą się wycofać dwa pola, tak. Raz, dwa, czyli zostali odepchnięci tu jednym porządnym uderzeniem. I Niemcy sobie wejdą tutaj. Ale może nie wszyscy. Tu dwie dywizje pancerne wejdą, a ci grenadierzy zostaną tak. Chociaż ciężko to będzie, tak jak wejdą tu Sowieci, ustanie tu Zogbont i będziemy obtoczeni. To nie wchodzimy. Zostajemy tak. I ta piechota stąd wycofała się tutaj. Taki advance. Małsi. Dobra. Teraz
zobaczmy, co się dzieje w samym Stalingradzie. Czyli te złe rzuty poszły na inny kombat, teraz on będzie dobry. Czyli 4 do 1, tylko że tak, Niemiec rzuca dwoma kostkami, bo używa żetonu przygotowania ofensywy. Luftwaffe zostanie. No i teraz rzućmy dwoma kostkami. I którą wybierze? No oczywiście szóstkę. Tak, bo czwórka jest po stracie, więc szóstkę wybiera, czyli to jest D1 wynik, czyli obrońca musi stracić coś. Teraz tak. Tu moment, bo tu było o 10-16 obrony, a to i tak bez zmiany. Dobra, co obrońca straci? No straci tego. No i no i co? Jest zdesperowana obrona, musi się wycofać, ale jest na Lipiheksie, więc minus 1 do rzutu, plus 1 daje za to przygód supplya, nie sowiec, czyli to jest plus 1 i plus 1, bo wybiera sobie, załóżmy, tą piechotę, więc jest na ogólnie na plus 1. Czyli bo sowiec ma plus 2 bonusów za wsparcie artylerskie za elitę i minus 1 za wynik na tabelce, że jest D1, czyli na plus 1 sowiec się broni w mieście. Czy to jest sukces? City nie, wsparcie, ale po stracie. Czyli tak. To są moje żetony tutaj, czyli tak, City Butter Marker jest 2, czyli jeszcze jeden i Niemcy zdobędą południowy Stalingrad, czyli już jakby przytłoczyli Sowietów do samej już Wogi, tracą tego i jeszcze Niemcy muszą coś stracić, stracą sobie może piechotę tu od południa. I mają odwęsa. No zostaje wszystko, jak zostaje. Czyli sukces kolejny z Niemców. Miasto już prawie zdobyte, aż prosto. Południe Stalingradu prawie zdobyte do tej pory. Dobra, i teraz... atak tutaj Rumunów na 3 do 1. Jedyneczka, exchange. To Rusek sobie wymienię pancernych Rumunów wybierze. A Niemiec wybierze to elitarnych. I nie ma dwęsa. No i tak takie walki pod Stalingradem. Wykrwawiają się obydwie strony, no ale wiadomo, że wykrwawienie chyba będzie na korzyść Sowietów. Tu mają piechotę, tu mają... Muszą teraz zasilić tutaj trochę ten południowy Stalingrad nowymi jednostkami. Bo tam już tylko została jedna dywizja strzelców wykrwawiająca się. Dobra, przechodzimy na południe. Lecimy od zachodu w stronę wschodu. No dobrze, teraz... tak, 5 do 1. To jest atak. No dobrze. Zabrać kostki. Są obkrążeni niestety. 2, no słabo, rzuty słabe, 5 do 1, 2 to jest znowu Derrick, czyli każdy może sobie wybrać stratę. Sowietowi daje to. A Sowiet sobie wybiera. Może jakąś zwykłą piechotę to. No i teraz muszą zdesperowaną obronę Sowieci wykonać.
Czy mają coś tu do pomocy? Nie mają żadnego HQ. Nic tu nie mają, więc tylko tak, za elitę mogą mieć plus jeden, tak? Tak, to tylko ta elita ma plus jeden. Więc są na czystym, więc tylko szóstka i piątka, szóstka brakuje, ratuje. Czyli najpierw elita się broni. No i piąteczka, szósteczka, czyli to siódemeczka, to nawet jest bez strat. Nikt nie stracił i Sowieci stoją. Będą mogli się wyrwać z okrążenia, no pięknie. Udana akcja Sowietów. Teraz tak, tu 3 do 1. Atakują z Niemcy. To jest trójeczka. DR2 muszą się wycofać, nie mają gdzie, więc desperowana obrona. Tu jest wszystko to samo, tak, czyli 3 rzuty mają. Zaczniemy od góry. Na szóste przeżywają. I na piące, bo oni nie mają, nie ma minusa, tak, i nie ma bonusa, i nie ma minusa za tabelkę, bo słabo rzucili, więc na piące wszyscy przeżywają. Dwójka, nic. Kolejny. Trójka, nic, czyli eliminacja. I ostatni. Czwórka, nic. Czyli ten mały kociołek został zniszczony. Dwa adwensa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Tak. O, bo tu mogłem dać, ale już nie dałem, zapomniałem, wsparcie artyleryjskie. Dobrze, tych eliminowanych mieliby plus jeden, czyli na piące by zginął, no to to nic by to nie dało. To dobrze, nie cofamy nisu. I ostatni atak tu na 4 do 1. Już mi się mapa kończy, nie mam gdzie trzymać statywu. No to będzie atak Włochów i Niemców. 3 na 4 do 1, tak, tak. To jest DRX. Ale nieszczęśliwe rzuty dla Niemców. Czyli każdy sobie wybiera stratę. Sowiet, Niemiec to, a Sowiet. A Niemiec, a Sowiet wyeliminuje tych pancerzy, bo są dwustepowy. I koniec tej jednostki. I jeszcze muszą uciec. Dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiem, czy nie się nie narażają na obkrążenie. Chociaż tu nie mają siły Sowieci za bardzo. Okej, no i to jest koniec tury sowieckiej, niemieckiej. Punktów nie zdobyli. W następnym jest punktów rośnie 16. Będą 3 poniżej swojego poziomu. Nawet w zasięgu tu na Kaukazie mają dużo punktów do zdobycia. Sobie to będzie trudno je obronić. No dobrze, to teraz tak, koniec tury, czyli podejmuję żetony, uzupełnień, diskraptów i ruszamy kolejkę. Kolejka dość ważna jest, tutaj idzie raz, dwa, teraz tu Salsk jest teraz podłączony, czyli już można wysłać ich kolejką tutaj, uzupełniać przed pancerną. Ta linia kolejowa już tu jest zrobiona i tak. No i pod Stalingradem linia kolejowa. Raz, dwa. Ci byli zużyci, dobra. No i teraz będę mógł uzupełniać te pancerne jednostki. I jeszcze tu jest ważny ten diskrap do zdjęcia. SS Viking się reorganizuje i będzie gotowa do akcji. Okej, no to co? To teraz
Która sowiecka będzie? Ok, no to kontynuujemy. Która sowiecka, 19. Przez prostowania z poprzedniej tury. Ja musiałem w jeden step, jakiś żeton jakiś korpusu pancernego usunąć. Sowieci też mają, modernizują swoją siłę pancerną, więc tutaj sobie stwierdziłem, że ten żeton usuwam. Jest, to są dwa żetony na stałe, chyba jest usunięty. I to jest, i za to mogę sobie jeden żeton, znaczy pół stepu gdzieś wstawić lub nowy dać. To stwierdziłem, że sobie dam nowy. No i dobra, dam go jako na posiłki po prostu. Już nie wiem, jak to powinno być dokładnie. Czy to tak, czy inaczej. Mam nadzieję, że dobrze. Z posiłków sowieckich, tak. Tutaj jest odtwarzana kawaleria. W tej turze. Nie, tu pancerny, czyli special. I uzupełnienia, tu jako uzupełnienia, nowe jednostki i uzupełnienia to są jeszcze piechota gwardyjska na południu i tutaj dwie piechoty, dywizje strzelców. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Sowietów w tej chwili. Zakupy, zakupili sobie pod Stalingradem. Tu dwa uzupełnienia przyjadą czołgami, bo potrzebują tutaj do utrzymania tego Stalingradu Sowieci. Są takie głosy, żeby właśnie Stalingrad odpuścić, żeby gdzieś indziej atakować, a mi się wydaje, że to mogłoby być błędem, bo wiąże to dla Niemców to sporo sowieckich i dywizji, a miasto już częściowo jest zdobyte, więc punktu zwycięstwa za to nie ma, ale jest bliska. A czym to Sowieci pomyślą? Pogoda jest dobra, więc zobaczymy, co wyjdzie sobie. To teraz będzie ich ruch. Ruch ewentualny kombat, jeżeli będą jakieś. No i po sowieckich ruchach jest, przebazowują wszystko jak tylko mogą. Tu w rejonie Stalingradu jest jeden kombat. Sowieci próbują kontratakować na północ od Stalingradu. Tu mieli przewagę 3-1, ale Luftwaffe już było tutaj, więc już zostaną użyte. Więc na 2-1 i że są elitarne tu jednostki z czarną kropką, więc cofamy jeszcze o jeden shift, czyli to jest 1-1. To wszystko naokoło atakowało się, tych nie doliczyłem. Moment, może się coś zmieni, sekunda. Nie, to się nic nie zmieni, więc będzie 1-1. Więc sobie ci ryzykują, atakują, nic nie pozostało, jak jest iść na wymianę ciosów w takim krasnym rejonie. Więc atak tutaj jest przeprowadzany przez parę korpusów pancerny. 7, 28, 1 korpus, 3 i dywizję piechoty, 14 korpus. I tutaj zmasowany atak na 14 dywizję pancerną w pełnym stanie i na 3 dywizję pancerną. Na 2 dywizje pancerne tylko ją zwiedzi. Więc tu będzie się działo. I piąteczkę rzucili na 1-1, piąteczka to jest dla Niemców dobry wynik, bo nic nie tracą, tylko muszą się wycofać. Mogą zrobić zdesperowaną obronę. Mają plus 1 do rzutu za Luftwaffe na tym polu, które zostało użyte. Więc na czystym mają plus 1 za Elite, mają plus 2 w sumie, więc 3, 4, 5, 6,
im pasowało, by nie uciekli, by Sowieci mieli problem, bo by byli teraz oni co zaatakowani z paru stron. No dobra, no to zróbmy, tak? Niemcy ryzykują. Robimy to sprawa na obronę, na plus 2. 3, 5 to jest. Mogą zostać i zostają, ale niestety muszą straty ponieść. No więc teraz straty podniosły 14 Dywizja Pancerna. O, peszek. No, ale dzięki temu będą mogli tu zaatakować i ta ja nie jestem skryptowani, więc to jest bonus. Sowieci nie atakowali w rejonie Stalingradu, nie odbijają miasta, bo mają dość małe siły. Mają całą piechotę 3, 6 i tam jest 6, 9, 12. Przez rzekę to jest 13, 14, a tam jest 20 obrony, więc... Chociaż to jest 1 do 2. Ale nie są, Luftwaffe jest. Więc mogliby zrobić 1 do 1 i przez Luftwaffe, czyli plus artyleria by była, na przykład ta SW to byłoby 1 do 1 i Luftwaffe byłoby na 1 do 2. Czyli raczej by straty ponieśli. To jeszcze może nie tak, jeszcze nie jest tak zdesperowana walka o ostatnie miasto. Jeszcze zostawiają to ostatni desperacki ataki zostawią na później. Tak mi się wydaje. Nie. Dobra, i na południu co się wydarzyło? Uciekają w góry. Sowieci w góry uciekają. Próbują bronić jeszcze ostatnich miast, zatrzymać trochę postęp, dać czas Stalingradowi jak najwięcej, żeby obronił się. I Sowieci muszą tak, tu chcą ucieczkę robić, disengagement w tym miejscu. Bo to było w kotle, więc tu byli w kotle, więc podszedł tu jeden, to nie było Zogbonda i przedzielił ten Zogbond. No i mogą dzięki temu uciec i teraz jest engagement. To jest wszystko na... tak, to jest wszystko bez bonusu. Zacznę od góry, pojedynczo. Czwóreczka to jest, udało się, więc uciekną raz, dwa. I ten niżej, uszkodzony. Dwa to chyba jest nieudany, tak? Tak, jeden, dwa jest nieudany, trzy to jest te plus. I ten zostaje i ten w takim razie powie, nie, dobra, ja też zostaję. Chcę pomóc tu koledze. Chociaż kto zostanie, to zostanie obleżony. Dobra, uciekam. Nie pomagamy. No, chyba, że los chciał, żeby zostać. Dobra, dwójeczkę zostają. No, peszek. Okej, okay, i co? No i to jest koniec tury sowieckiej, więc sprzątanko. Okej, okay, no i następna tura niemiecka. 20. No i tutaj przegląd sytuacyjny, jeżeli chodzi o punkty zwycięstwa. 16 punktów powinni mieć na tą turę. Mają w tej chwili 13, a mogą mieć dojść do minus 6. Przy minus 6 przegrywają. Więc jeszcze są ok, ale w następnej turze już jest 18, więc plus 13, plus 3, o, 18 minus 13, 6, czyli wtedy jest automat. Więc Sowieci, Niemcy muszą zdobyć w tej turze i w następnej przynajmniej jakiś punkt zwycięstwa, bo inaczej przegrają z automatu. Mają tak, tutaj mają Krasnodar za jeden punkt. Tu już wystarczy to. Tu jest Serwopol za jeden punkt, wystarczy. Może tutaj Piatigorsk za jeden punkt. To są takie cele na szybko do zdobycia. Tu jeszcze nic nie widzę. No i oczywiście sam Stalingrad jest warty. Tam chyba południe 2 punkty, północ 3 punkty. Więc niby Niemcy wygrywają, ale mogą przegrać z automatu, jak czegoś nie zrobią, więc to wymaga też. To też determinują Niemców szybki adwens, ryzyko. Na dużym ryzyku muszą teraz już grać, bo nie mają czasu. Czas działa na ich niekorzyść. I zaczniemy od
rzutu na pogodę. Poprzednie było czystą, jak teraz. Tutaj coś posunąłem, nie wiem gdzie oni byli, tutaj zakładam. Czwóreczka, czyli czysto. Luftwaffe dostępne. I uzupełnienia. Ok, to co Niemcy w tej turze dostają? Niemcy dostają tak. Bardzo dobry upgrade. Kampf grupy Michalika na już pełnoprawną 27 dywizję pancerną, dwustepowa jednostka. Więc to już spada. Jeszcze mają Rumunów dostali, to oni wysłali tutaj, żeby może konsolidować dywizję niemiecką piechoty. I tutaj dostali, tak, tu jest upgrade piechoty przyszedł i tu jest upgrade piechoty, a tu jest upgrade dywizji, czy uzupełnienia, nie upgrade, uzupełnienia dywizji pancernej, grenadierzy. Tak, zupełnie w naszym odcinku. No to muszą mieć dużo siły, żeby bronić. Tutaj z trzech stron mogą być atakowani. Więc 7 mają 14 plus 4. 18 w tej chwili obrony, jeżeli byli atakowani przez rzekę wszyscy. Ok, no to jest to, co Niemcy zrobili. I dwa punkty, tak. Już tu kolejka jest dokończona, więc mogą wrócić, więc tu zostały wysłane jeden supply. Dlaczego jeden? A tu dwa wysłane, tu mamy, tu powinny być dwa supply'e. Kolejką przejechały i ten jeden, który tu stał, poszedł dlatego, więc na razie w tej turze mają jedno wsparcie, później się uzupełni czwarta armia i szósta armia. Więc tu mają braki z opatrzeniem, ale już dzięki temu, że kolejka dojechała do sprawy do Stalingradu, naprawiona, mogą kontynuować uzupełnianie jednostek. No dobrze, to teraz co? Movement szybki i wracamy do walk. Ok, no to ruchy skończone pod Stalingradem. Niemcy, sam Stalingrad atakują 4 dywizje Luftwaffe i tutaj atakują przy pomocy Węgrów i naokoło do dywizji pancernej. Kolejna bitwa na północ Stalingradu na 5-1. To jest Stalingrad. To może od razu rozwiążmy najciekawszą część. No to nie, zacznijmy może od tej bitwy na północ Stalingradu. To jest 5-1 przy pomocy Luftwaffe. Tylko widzimy czwóreczka, 5-1, czwóreczka to jest D1, to niedobrze dla Sowietów. Nie, moment, DR4, bez strata, no muszą się wycofać. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli są na full krycie, no ale przynajmniej bez strat. No, Niemcy mogą wejść tutaj, zrobić może jakąś grupę uderzeniową na 10. To załóżmy dwie dywizje pancerne plus Wiking, to było 14 plus 8, 25. I to jest tyle, 25 do 10, 2 do 1, czy 4 do 1 by powstało. A może przy pomocy Węgrów i tej piechoty. Czyli tak. Zrobili tak. To jest 12, to mało. Muszą mieć 20. Czyli może... Ja to Węgrów zostawiam. Czyli piechota i jedna ta. No to jest 20 powyżej do 10, 2 do 1, 4 do 1 plus przewaga pancerza. A nie, moment, 3 do 1. Bo to są pancerne. No to nie dobrze, bo Niemców 4-5 to są straty. Nie chcemy wyjść na wymiany. To nie, może zostajemy.
Czyli tak, Węgrzy się cofają za rzekę, chociaż nie, nie mogą, bo atakowali tutaj. Więc nie mogą. Chociaż tu jest most, raz, dwa. Mają cztery adwensa. I ci tu. Tak. Dobra, no jest atak na sam Stalingrad. Ostatnia część miasta została, północy do zdobycia. 4 do 1. Szósteczka. Bardzo dobry wynik. D1. Sowieci oczywiście tu wysłali świeże jednostki. No to jest problem, że się robi z tak wielkości kilkunastu, kilku żetonów i już się wszystko rozlata. Że tak powiem, a moment tutaj. I tak, Sowieci sobie stracą tego. I zostały jeszcze NKWD słynne pod Stalingradem. To było 2. No i teraz by musieli się wycofać, no ale mówią nein. Niet. Nie wycofujemy się. I teraz... No to tak, z Wesprą się ogień tu został zużyty, więc ten ogień zostanie sparty z asu do wzmocnienia Stalingradu i... czyli to jest na plus 1 plus NKWD by ci poradziło tym razem, czyli na plus 2 w mieście. No ale minus 1 za to za dobry wynik Niemców, więc na plus 1 tylko. No i ten pan do przerzutu go nie ma. Nie zdążył dojść, bo tu się dyskrapty dostał. Więc nie ma przerzutów jeszcze. 5. No to jest dobry wynik, bo to jest na plus 1, czyli 6 w City. No i teraz tak, po stracie. Czyli Sowieci muszą stracić. Jest sukces, więc się nie wycofują, zostaje 2. Zostali na tych nadbrzeżach jeszcze. I mogą wybrać stratę dla Niemców. No to oczywiście wybierają sobie dywizję pancerną. I to jest koniec, finał tej bitwy. I jest nadal 2. Luftwaffe nad Stalingradem bombarduje, rujnuje miasto, zmienia je w zgliszcza. Nagle nie zostało nie zdobyte. Mimo tutaj dobrych ataków, udało się sobie tą obronić. Też dobry wynik przy rzucie. A dobra, ten zostaje tu. To przenieśmy. Bo on atakował na ten hex, no i zobaczmy tu przeszyć. Będzie bronił tych, bo mają mniejszą bronę. Dobra. To była bitwa stalingradzka, która trwa. Jest wrzesień 1924. I teraz tak, tu jest ciekawa sytuacja z Autodesem, czyli oni automatycznie niszczą to i po kombatach będą mogli robić breakthrough kombata i normalnie advance'a. No to załóżmy, że to już jest koniec. Tu się nic nie wydarzy po tej stronie. Mieli 20, dlatego 10 do 1, bo jest tu 25 ataku i czołgi nie mają bonusu w obronie, czyli nie duplikuje im się w mieście, a tu nie zdążyły dojść piechoty, więc Niemcy robią raz i próbują na tych atakować 5. Czyli to jest 5 do 1. 6, 7 do 1, dwie dywizje pancerne plus trzecia nawet. 7 do 1. Rzucę tu na stepach, bo widać. O, szóstka, czyli TS. I ta słabej jakości trąska, ukaska ucieka. Raz, dwa, trzy, cztery. Na full retreatie zobaczyli, co to znaczy zmierzyć się z dywizjami pancernymi. I to jest tak, raz, dwa, może Michalika zostawimy. Czyli jest ten zdobyty punkt 14, którego Niemcy bardzo potrzebowali. Spróbujemy tu zaatakować. To są
Wzgórza. Może być. Jeden w lewo jest. To tylko to robi. Czyli to jest 20 do 3, czyli to jest 6 do 1. Za wzgórza to jest 5 do 1. No ale za to, że jest elita, bo może być shift, czyli to jest 5, 7 do 1 no, dla Niemców. Zatakują dalej, czyli to jest jedno pole, drugie pole, to jest trzecie pole. No mają 4. 3 do 1, 7 do 1, 3, to jest coś słabego chyba. 4, 4, czyli ucieczka sobie tu. Dobra, uciekłem tutaj w góry całkowicie, żeby tutaj przechować ich od gór, tylko jestem na full retreacie. NKWD i mogą jeszcze no, awansować, czyli zaczynali tu, czyli to jest raz, dwa, trzy i cztery. Tak się Niemcy już pod Grozny podchodzą dywizjami pancernymi. Ale muszę uważać, żeby nie zostać obkrążeni przez masę. Dobra. Idzie jeszcze atak. Tu nie atakują. Dopiero zbierają siły. I tu jeszcze atakują tego obkrążonego na 3 do 1. Na tych dwóch obkrążonych. No, piąteczka. Po stracie, czyli jeszcze Sowieci coś ze sobą ściągnęli. No ale to mają chociaż nie, to włoscy, górscy, włoscy. No może już za dużo tych Włochów tu jest. Zaczniemy ich trochę zmniejszać. Z Trypolisu. Tripoli, nie wiem. Znaczy nie Trypolis. Dobrze. I... No i ucieczkę muszą zrobić, ale że nie mogą, więc zdesperowanie się bronią. Więc Sowiet na plus jeden za elitarną. Zaczniemy od tej górnej. Się broni na czystym. Tak, czysty. Dwójka, czyli nie pomaga nic. Elita nawet nie dała rady. I teraz cień się bronią. Na plus jeden czysty. 5-6, to udane. Udana i jeszcze tak, muszą straty przyjąć, czyli to jest... Z tego przychodzi zwykły korpus, jego pozostałości. Mam takich dwóch pozostałości. Zajmę ich tutaj. Tak, stracili. I mogą wybrać Niemcom. Włochom czy nie? Może zwykłym. O tym. Piechotę wybrali. Tak. No to gwardziści tu się utrzymali przez chwilę. No ale jak widać tutaj jest pusto. Walka na stepach no jest czymś wyjątkowym. Jak to na początku było wszystko frontem szło równo. Pchnięte małe tam okrążenia, przebitki, to tutaj można wodze fantazji puścić podczas ruchu. Ok, no to Niemcy mają na 14 punkcie są, więc mają jeden punkt zapasu, tak? Plus 6 to jest 21 punkt zapasu. No dobrze, to teraz recovery dla Niemców. To tak, ruszamy kolejkę. Ruszamy tą kolejkę do Stalingradu. Skręciła i tą kolejkę tu już dolecichała. Replacementy też ściągam. I tu żadnych nie było już. Disruptów nie mają.
A mogą jeszcze odświeżyć swoje ASU, więc zużywają ten supply, żeby to odświeżyć. Zużywają tego, żeby to odświeżyć. No, ci byli aż tutaj podeszli. No tak. I dobra. Wiktory, czy jak nie ma porażki, znaczy to jeszcze nie teraz, jest na koniec tury. I teraz sowiecka część. Sowieci, tu do 20 zaczynamy, co robią. Ok, to wracamy do Sowietów. Sowieci, to jest 20 tura sowiecka. Z uzupełnień dostali. Co oni dostali w 20 sekundę? A, dobra, to tylko czołgi. Tak, tutaj jest. To jest uzupełnienie z poprzedniej tury, które przyszło. To jest 20 ASC, czyli to idzie na dół. Czyli te czołgi KW 1 gdzieś tu na dół muszą być. O. Czyli oni tu przychodzą. To dostali sobie chyba uzupełnienia. Pancerny, tak, to były pancerne uzupełnienia. To jest wszystko na full retreatach. I uzupełnienia jeszcze były. Piechoty dwie, zaraz znajdę. Cię dałem, no tu jest jedna. I tu jest druga piechota. I jeszcze ten żeton, zaznaczyłem go tak, to jest kolejny wycofany korpusów, czyli korpusy są przekształcane w bataliony pancerne. Czyli są nawet przekształcane w inne tutaj jednostki zmechanizowane, które przyjdą niedługo. Z siłą 9, czyli coś dobrego dla Sowietów. I ci są na full retreatcie, dobra. To jest początek tury sowieckiej i Sowieci jeszcze tu sobie biorą dwie supplye jako punkty wydają resursy, żeby wzmocnić Stalingrad. Ok, i teraz to jest ostatnia tura zmiennej pogody, później już jest wiosna całkowita. Znaczy jesień i Rasputica zaczyna się. Czyli będzie wszystko zwolnione. Zaraz się dowiemy wszystko o Rasputicy. Najpierw jeszcze jest jeszcze jest zwykła tura. To był chyba overcast, bo tylko jedną było wafel wykorzystane. Dobrze, to zobaczymy się po ruchach sowieckich. Ok, no Sowieci już zrobili swoje. Jest tu jeden kombacik, jak widać w Stalingradzie, do 1-1. Atakują dwie dywizje pancerne, czyli grenadierów chyba niemieckich. I to wszystko naokoło atakuje, potężny atak, ale wspierana jest obrona przez dywizję pancerną, przez lotnictwo Luftwaffe. Tu jest dywizja pancerna, dwie dywizje pancerne są atakowane, to wszystko naokoło. 1-1. Jedyneczka. Czyli tutaj rozumiem, że to jest strata sowiecka, nieudany całkowicie, tak? Muszą coś wybrać, to wezmą sobie. No nie jest to chyba gwardię, trzeba eliminować. Chyba tu jest jeszcze jakaś piechota. Ale w strategicznym miejscu, no ale może się uda bronić. Gwardii szkoda. I korpusów pancernych też. No dobra, to został zużyty. Dlatego więcej ataków Sowieci nie planują. Nie mają możliwości w tym regionie. I jedynie co mogą robić, to robią ucieczki z kotów tam na południu. Na Zakaukaziu, czy Kaukazie. I tak, tu jest. Tu próbują uciec. I to będzie
na 1-2, czyli zaczynam od tego od góry, pierwszego. Na 1-2 się nie udaje. 5 udało się. Mają raz, dwa i ta piechota. Cztery udaje się. Raz, dwa. Oni powinni dostać dyskrupta, ale zaraz ściągam, więc już nie daję. Teraz też tutaj jest ucieczka. Szósteczka, czyli udało się. Raz tylko ucieknę. Dołączyć do nich. No i tyle. Taka jest sytuacja tu na Kaukazie. Do Groznego już dywizje pancerne dojeżdżają 23-24. Sowieci bronią się jak mogą. No to teraz recovery, czyli tak, to zdejmuję, to zamieniamy na discrapta. To zostaje zdjęte. I tu to samo. Zdjęte to. Tu jest discrapt na obydwu. I tu jest gwardia uzupełniona. Okej, okay, i to jest tyle sowieckiego. Następna tura, ostatnia w tym odcinku, 21. Tu się dużo zmienia. Niemcy 18 punktów powinien mieć, mają 14, więc mogą grać dalej. Jeżeli nic nie zdobędą w tej turze. A następny jest 19, więc też mogą. Do 23, który mogą grać, jeżeli nie zdobędą żadnego punktu. Okej, okay, to za chwilę teraz. Tura niemiecka, 21. Zaraz opowiem wszystko, co się zmienia. Okej, okay, to 21. Tura niemiecka. Rasputita się zaczyna, czyli roztopy. To powinno być w zasadzie po prostu deszczowa, błotnista pogoda. Bo tak nie do końca autorzy wiedzą, o co chodzi. No i tutaj rzuca się kostką na pogodę i przy 1-2 jest deszcz i deszcz zrobi to, że przy 1-2 na następnej turze kładziemy błoto, czyli pojawią się błoto. No efekty błota wiadomo będzie spowolnienie wszystkiego, zmniejszenie adwensów i tak dalej. No i tyle. Czyli tak, teraz po 1-2 deszcz, 2 jest 3-4 overcast, czyli zachmurzenie 1 lub 2 mniej i 5-6 bez zmian. Czyli na razie tego nie ma modu, ale błota, ale trzymamy to w pogotowiu. No to rzucimy kostką, Niemcy rzucają na pogodę. No i deszcz. Duże deszcze. Więc w następnej turze będzie błoto, Niemcy grzęzną w błocie. Dodatkowo jeszcze jest deszcz. Dodatkowo plus jeden na następny rzut kostką będzie, jak był deszcz, żeby nie było ciągle deszczu. Żeby to się nie zmieniło w angielską pogodę. I teraz efekty deszczu, więc sekunda. No i tak, efekty deszczu. Podstawowa sprawa, nie ma Luftwaffe. W tych dniach nie Luftwaffe nie lata, więc bardzo złe wiadomo dla Niemców. Po drugie, sezonowe marsze są teraz zwykłymi, czyli bagniskami, czyli te tutaj w Zakopkowie, te białe, są zwykłymi teraz bagnami. Movement jest po secondary roadach, czyli po tych jasniejszych, jest już dla wszystkich jeden, dla zmechanizowanych też. Te szare drogi są nieafektowane, są główne drogi. Więc na Kaukazie jest trochę głównych dróg, więc tutaj Niemcy będą próbowali się tędy poruszać. No to jest pełen teren zamknięty przez Niemców, więc pod Stalingradem dużo dróg głównych nie ma bardziej. Kaukaz był wybudowany bardziej. Widać z mapy i adwens jest połowiony, czyli adwens 1, 2 będzie 1, 3,
będzie dwójką. Tak, a trójka i czwórka będzie dwójką, tak. I jeszcze ważna rzecz, Supplypuffy. Czy ta porcja tego, ten kawałek tej po drodze z 5 heksów na 3 heksy, czyli coś, co jest dalej niż o drogi niż 3 heksy, będzie autosupply. To też jest bardzo ważna informacja dla Niemców. Więc zaczyna już grać pogoda. A te bagna, które będą, czy bagna, to błoto, które będzie na następnej turze, będzie to samo, tylko nie afektuje Luftwaffe. No i to ma sens jakiś. Po prostu woda jeszcze nie wyschła, ale Luftwaffe już z utwardzonej flotnik może startować i pogoda nie przeszkadza w dokonywaniu ataków. No dobrze, no to teraz początek tury niemieckiej. No sekundę. Okej, no to uzupełnienia niemieckie, tak. Z posiłków dostają rumuńskie lotnictwo. No ale jest wykorzystane przez deszcz, czyli widzieli, kiedy Rumuni się pojawić. I tutaj przetransportowali sobie 3 dywizje piechoty rumuńskiej. Słabej jakości, no ale zawsze coś do pilnowania się przyda. Z uzupełnień były Węgier. Węgrzy nic nie mieli, więc tylko piechotę pod Stalingradem Niemcy uzupełnili. To jest wszystko, co w tej chwili dostają. No i plus ten okropny deszcz. To muszą sobie Niemcy teraz poradzić z tym. Bez tego. No i muszą zdobywać punkty. Ok, to movement i po movemencie wracamy. Ok, to Niemcy teraz ryzykują. Szczególnie na Kaukaziu, no bo Kaukaz. Dobra, jedźmy teraz do Stalingrada, czy jest tu wizja na Stalingrad, więc na północ od Stalingrada najpierw atakujemy z artylerią na 3-1 na te umocnienia. Przy pomocy artylerii, więc Niemcy atakują. Już poprawki zrobione, jeszcze raz rzucam. 3-1 było. Dwójeczka. TR2, Sowieci muszą się wycofać z umocnień. No ale mówi, że gościu, że nie. Weźmie tą uszkodzoną piechotę. Mówi nie. Na czystym i... Czy daje tego przerzutku? Nie, on się do Stalingrada. Artyleria też się do Stalingradu przyda. Obrony. No dobra, na razie jeszcze zobaczymy, jak się uda obrona. Tym nieelitarnym na fortyfikowanym, czyli na Oder. Więc rzut sowiecki. Jedyneczka. Czyli to jest fail jeszcze ze stratą. No i co tu zrobić? Czy zostawić Stalingrad, czy północ? Zostawić wtedy... Północny Stalingrad będzie zagrożony. Nie no, Sowieci nie chcą mieć tu przejście do Stalingradu, więc używają tego gościa, żeby przerzucić czujkow. Żeby przerzucić kompostkę. No i 4. Bonusu nie ma, bo nie dali nic. Więc 4 na fortyfikację Oder to jest partial, czyli delay. No to muszą się wycofać jednak. Czyli mają limita advance'a Niemcy. Czyli bez strat, komfort stracony i Niemcy mogą tu sobie wejść. O tak. I
I teraz sama bitwa o Stalingrad, południe Stalingradu, nie? Więc potrzebują jednego dobrego ataku. I teraz atakują na 5 do 1, bo tam jest w środku 8, oni zebrali 37 faktora, czyli to jest 6 do 1, tak? Jacie, to jest 4 do 1 plus artyleria 5. Gdyby było Luftwaffe, to już by mieli 6. Atakują, nie ta kostka. No, 2 do 1 na 5. To nie jest tak źle, bo to jest DRX. Czyli K, to jest dla Sowietów miód na uszy. Mimo straty, to mogą sobie wybrać, kto będzie tracił. Obydwie jednostki, to oni wybierają tą dywizję pancerną. I ta dywizja pancerna zostaną po jej pozostałości po bitwie pod Stalingradem. I to samo Niemcy mogą wybrać, to sobie wybiorą może NKWD-zistów. Moment, to NKWD-ziści to nie tu byli. Tylko tu walczymy, to oni wybierają sobie... No tych, dobrze. Zostawiają tych. Gwardię wybrali. To jest tak, pozostałości. Tak. No i teraz Sowieci mogą, muszą się wycofać, ale że to jest Lipi Hex, to mają skarą minus 1, ale dają wsparcie artylerii, więc to jest wtedy bez minusu. I na City się broni, tak. No i nie mają przerzutki. No i ryzyko się opłaciło, bo to jest, no niestety, to jest partial po stracie. Czyli Niemcy zdobywają tą część miasta. Tak, jeszcze straty. Każdy sobie wybiera, więc Sowiet tak i się wycofuje z Derixa. To było raz, czy tutaj może nawet raz. A tu dostaje Discrapta. Bo już ten stół jest za duży, trzeba się nachodzić w kółko. Czyli ci dostali Discrapta pod Stalingradem. Tak ich położę. I Niemcy też muszą coś stracić, co atakowało. Może tą piechotę. O, tutaj. Słaba. Zoom przez moją rękę się tu szaleje. No i miasto jest zdobyte. 3 punkty zwycięstwa na korzyść Niemców. Tak, tak jest dobrze. Tak, no bo Sowieci potrzebowali, żeby sukces był 6 lub 7, ale nie było. Ale moment, bo tu jeszcze elita się broniła, więc plus 1 to jest 6. Czyli to jest po stracie, gdzie Sowieci sobie wybierają stratę jeszcze. Czyli nie tracimy tego, tylko zniszczymy do końca tą dywizję pancerną. Sowieci zostają też mu ze stratą, więc tylko ten się broni. Jeden ledwo zipiący dywizja. Czyli ta przestała istnieć. Dziewiąta dywizja pancerna skończyła żywot pod Stalingradem. I to jest 2. Bo była piątka, tak, nie? No, minus 1 zarzut, plus 1, tak, bo elita się broni. No, o elicie zapomniałem. Tutaj wróciłem, dobra. Czyli tak, zostawiamy. Czyli nadal Stalingrad niezdobyty, broni się tam ostatni resztki. No jak tak dalej pójdzie, to
Niemcy nie zdobędą w ogóle tego Stalingradu. No i dobra, to jest wszystko w Stalingradzie. Teraz chodźmy, pokażę Wam, co się dzieje na południu. Tutaj się dzieje dużo, bo Niemcy właśnie ryzykują, tak jak mówiłem na początku. I tak. Tu atakują na 2 do 1. Na bagnach. Próbują zepchnąć się, żeby zdobyć te punkty zwycięstwa. W ogóle Niemcy potrzebują w 26 turze, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć tur. 24 punkty, żeby dalej kontynuować grę, minimum. A mają ich 14, czyli 10 punktów jeszcze. To jeszcze dużo jest. Dobra, atak na 2 do 1. 4. To jest... D2. Sobiek musi się wycofać, ale może powiedzieć, że nie. Nie, wycofa się 2. Tu dostanie tylko dyskrypta. Niemiec robi advance'a. Raz, dwa. Idź tu. Tak. To była ta pomoc artyleryjska. Teraz tu obok jest atak na węzeł kolejowy w armii, że dobra, czyli co, 3 do 1, obkrążeni Sowieci. 6, udało się, D1. Muszą coś straci tego. No i teraz Sowiet musi walczyć o życie. Więc elita na minus 1 i plus 1 za elitę, czyli nic. W mieście się broni. Moment, sowiecką kostkę wezmę. I plus 1. I za. 6. To jest sukces dla Sowietów, czyli to jest kolejny city bar, tylko to jest małe miasto, więc może być tylko do 1. Czyli to jest taki mały Stalingrad się robi. I tak, obydwie strony muszą coś stracić, tylko że Sowieci mogą sobie wybrać. Tak, i Sowieci sobie wybierają dywizję pancerną. 13 straciła czołgi w mieście. I mogą adwensa zrobić, więc wejdą sobie tu piechotą. Raz, dwa, trzy piechoty do środka. Może dwie wejdą. Tą zostawię, która była tutaj. Nie wiem, czy to ta, ale tak. No i ten punkt jeszcze nie zdobyty. Czyli to jest taki mały Stalingrad. Tu jest jeszcze taki atak do 1 do 1. Desperatki Włochów i trochę Niemców. 5, no i się opłaciło, bo Sowiet musi się wycofać 2 pola, no ale Sowiet mówi nie, bo broni tego miasta. Czyli na plus 1 do rzutu broni miasta. Cztery, pięć, no to jest sukces. Nie, to jest parszal po stracie. Czyli kolejny mały Stalingrad. Strata i Włosi sobie stracą i można wejść tu do środka, to Włosi wchodzą do miasta i będą walczyć. Macie sobie raz, dwa, tak. Już tak, bo tu już nie ma zagłąda, więc można dwa wejść i tak. No już mi to się stłucz kończy. No i jeszcze tu jest atak dywizji pancernych na przedmieścia. 5 do 1. Rzucę tutaj, bo już nie mam stołu. Niemiecka kosteczka, sekundka. No jest.
Damy pyk, czwóreczka, to jest 5 do 1. DR4. Czyli muszą na full RTC lecieć. Raz, dwa, trzy, cztery. No ale przynajmniej bez strat. Ale sobie Niemcy tracą obszar, już się kończy Sowietom obszar. Furle Drita i oni mają Advanced 4, co jest zmniejszony do społowiony, czyli 2. Teraz tego Disrupta zaatakują. Disrupt będzie co? Nie był z tej tury, więc co on tutaj dostanie za karę? No to kara to jest, że ma obronę 2, więc tu jest 25 atakują. Czyli to jest 7 do 1. Więc maksymalny wynik. Rzucę 3 i przy 3 to jest też DR4, więc też musi uciekać Disrupt na maksa. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tu mogą wejść, mogą przerwać tego Zogbonda, więc tu wchodzą dywizje dwie pancerne. Może tak, jedna. Przygotowują się do szturmu, natomiast teczko Narchik. Tak. No i co? Koniec kombatów. Recovery. I sprawdzimy supply, bo może supply jest jeszcze gdzieś. Nie zauważyłem. No i zdjęłem żetony. Wszędzie supply jest, wszędzie droga jest, bo tutaj te wszystkie północne drogi nie są obstawione przez coś. Nie wiem, czy sobie to by się nie opłacało tu wysłać jakieś właśnie, kurczę, takie dywizje kawalerii, które potracili właśnie na te stepy, żeby oni tu przecinali te drogi, żeby tam Niemiec coś musiał mieć. To jest taka jedna, widzę, ze strategii. Sowieckich mogłaby być użyta, żeby obkrążać te rzeczy, przeszkadzać po prostu, żeby skupiać na czasie. Dobra, Niemcy, co jeszcze Niemcy zrobią? Kolejka dojeżdża tutaj do Tichoreska. Ta jedzie na północ do Stalingradu i ta już dojeżdża praktycznie do samego Stalingradu. Tam Stalingrada i no i ale miasto nie zdobyte. W ogóle Niemcy nie zdobyli żadnego punktu zwycięstwa w tej turze, więc są dwie tury im zostało do zdobycia czegokolwiek. Bo inaczej to przegrywają. Więc zaraz pod górkę mają Niemcy. Okej. Okay. I dobrze. I teraz tura sowiecka będzie za chwilę. Pierwsza tura tej złej pogody. No i tura sowiecka. Pierwsza w Rasputicy, 21 tura. Sowieci dostają coś fajnego jako zmiana gry. Dostają, tutaj pokażę, rezerwowe armie. 6 rezerwowych armii. No. Tu są pod tymi numerki. Ja jeszcze je pomieszam, znaczy numerki C. I do nich można włożyć 8 jednostek. Tutaj można sobie na przykład powiedzieć, że ta rezerwowa armia to jest C. Ale i tu można włożyć 8 jednostek i przesunąć je gdzieś na front. I to właśnie symuluje taką jeszcze zasadę maskirowki, że Niemiec nie wie, co jest pod daną armią rezerwową. I to to jest ten element zaskoczenia przy zimowej prawdopodobnie ofensywie lub teraz. Więc Sowiet będzie mógł tu dawać uzupełnienia, przesyłać jednostki i no i tak, no i taki właśnie system. Dodatkowo dostaje Don Frondoński i jeden korpus piechoty strzelców. To jest
jako pomieszam, ja tu nie znam tych numerków. Czekaj, tutaj zobaczyłem, tylko zamienię, pęk, dobra, nie widziałem. I tak, porozstawiam te rezerwowe armie gdzieś na froncie. Tak, to i ja będę grał tak, że sam nie będę wiedział, co jest, no bo to jest element zaskoczenia minie i kładę gdzieś sobie 6 rezerwowych armii przy entry areas. Jedna, druga, tu dałem, trzecia, przy friendly, przy to oczywiście, trzecia, tu 3 armie rezerwowe starczą, może 4 damy i 2 na południu. Tutaj jeszcze jedna, gdzieś daleko, daleko, tu od baku rezerwowa armia i to będzie zaskoczenie dla wszystkich, co tam się znajduje, jak będę chciał coś uruchomić, to będę to szukał i odkrywał. Dobrze, to teraz jeszcze dam te uzupełnienia. Na razie chyba sobie tu nie dam nic do rezerwowych armii, niech oni się tam, one się tam gdzieś zajmą pozycję i wtedy będę nasycał te rezerwowe armie czymś. Zobaczymy, co sobie ci tam wynajdą. Dobrze, to teraz jeszcze za chwilę się połączymy pod koniec uzupełnień. No i wracamy. Pod Stalingradem tutaj gwardziści zostali uzupełnieni i przyjechały 2 supplye kolejką. Tu też przyjechała taką ta strzelcy i doński front kolejką. I na południu tutaj przy kawaleria, bo był takie uzupełnienie, więc dałem, będę próbował tu odcinać jakieś te drogi. Taki zamysł. I tutaj jedną też gwardyjską została od Krasnodaru uzupełnione. Tak. I tu jest... Tutaj jeszcze mogą to wszystko zrobić, bo jest połączenie z tym wejściem, więc jest to wszystko instant supply, więc jeżeli to się uda Niemcom przeciąć, więc to będzie odizolowane, czy ta cieślinia Kercz. Kerska, czy jak to się nazywa. Ok, i teraz ruchy sowieckie i za chwilę się łączymy ponownie. Ok, ruchy zrobione. Sowieci jak zwykle na północy na Stalingradu biją na 1-1. Nie ma Luftwaffe, więc wykorzystują ten fakt, ale też nie mają swojego zaopatrzenia. Wszystko zostało zużyte na obronę Stalingradu. Poprzednie ataki, więc tu jest 1-1 wychodzi. Znaczy wychodzi z przewagi 2-1, no ale to jest czerwona kropka. Dywizje pancerne. No i rzut 3. To chyba słabo będzie. Exchange, wymiana. To nie jest tak źle. No, wymienia na tą dywizję pancerną 14. Więc z pozostałości. Więc kolejny sukces Sowietów. I Niemiec też sobie coś wybrać. Może on zdejmie tą dywizję pancerną. Całą, może dwustepową zdjąć. Tak zrobi. I poza tym się nic nie dzieje. Więc to jest koniec kombatu. To jest jedyny kombat. I teraz są jeszcze rzuty izolacyjne. Tutaj są... Tak, tu jest ścieżka, jest do... tu jest też jest, to jest zamknięty w zimy, więc tu też jest zaopatrzenie, więc do tego jest, no ale tu ten nie ma. Więc tak. Też tu będą mogli sobie z tej strony wziąć później. Tu nawet, bo tu nie ma Niemców. I raz, dwa, trzy, więc tu byłoby auto supply. Dobra, ale najpierw izolacja, czyli w miastach. A w zasadzie w jednym miejscu tu są tylko zaizolowani, tu jest przejście. Więc
rzut izolacyjny, co się dzieje z tym gąstkiem. I tak, tu jest... są deszcze, to nie lotnisko nie działa, rozumiem. Major City, to nie jest Major City, Orminio, czyli plus 1, za to, że się bronią w mieście, jest plus 1 za izolację i tyle. Więc plus 1 do rzutu. Zakładam, że Luftwaffe nie lata, a czy ruskie też nie latają, te ich siły powietrzne w deszczu, więc nie mają za lotnisko w tym mieście bonusu. Dobra, no to plus 1 za rzut izolacyjny. Jedyneczka. Czyli to jest 2. Z miasta zdobyte. NKWdziści poddali się. 1 punkt zwycięstwa, nie co 15. Koniec bitwy. Nowego Stalingradu. Okej. Okay. I więcej izolacyjnych nie widzę, więc supply, więc zakładam, że tu jest droga, która jest, może być pod kontrolą Sowietów, tak. I teraz raz, dwa, trzy, nie po drodze, bo są deszcze, więc ci są auto supply. Tak, z tej strony tu wszystko jest. No i tu na południu też wszystko jest. Tu jest droga i tyle. I raz, dwa, trzy, tak? Można? Jedno może po tym. No to tak jest. Jedno po zaku może przejść. Okej, okay. I to jest koniec sowieckiej tury, więc następny będzie 22. To też będzie, pamiętamy, deszcz, więc jest jeden. Jest błoto nadal, no, ale może być Luftwaffe. Zobaczymy, jak będzie jeszcze pogoda rzut sowiecka. W następnej turze 19 muszą mieć Niemcy, no to dają radę jeszcze. Jeszcze dają radę. No ale to się czas kończy. W 24 muszą mieć 26, 24 punkty. Okej, okay. No to dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, który już niebawem.